ile flag potraficie rozpoznać bez podpowiedzi? Na pewno znacie te i te. Ale co z tymi dwiema? Mówiąc dwie, mam na myśli flagi należące do dwóch różnych państw. Niektóre kraje mają tak podobne flagi, że nawet miłośnicy geografii będą mieli problem z ich identyfikacją. Nowa Zelandia i Australia. Zacznijmy od drugiego końca świata. To zrozumiałe, że Australia i Nowa Zelandia mają ze sobą wiele wspólnego. Ale ich flagi wyglądają aż zbyt podobnie. W obu przypadkach na niebieskim tle znajduje się Union Jack, czyli flaga Wielkiej Brytanii, w lewym górnym rogu, wskazująca na kolonialną przeszłość tego kraju. To tło nazywane jest niebieską banderą brytyjską. Obie flagi różnią się odcieniem błękitu i czerwieni i ilością gwiazd. Flaga Nowej Zelandii posiada 4 gwiazdy reprezentujące gwiazdozbiór Krzyża Południa. Natomiast na fladze Australii widnieje ta sama konstelacja, ale jest przedstawiona w postaci 5 gwiazd i dodatkowej, większej, nazwanej Federation Star. Indonezja i Monako. W przeciwieństwie do poprzedniej pary krajów, te dwa nie łączy ze sobą w sumie nic, z wyjątkiem niemal identycznych flag. Obie mają setki lat i zasadniczo składają się z dwóch poziomych pasów w kolorze czerwonym i białym. Flaga Monako wykorzystuje heraldyczne kolory herbu monakijskiej rodziny królewskiej. Flaga Indonezji przypomina natomiast o czasach, kiedy była związana z Imperium Majapahit. Białe i czerwone pasy symbolizują dwoistość natury. Jedyną różnicą między tymi dwiema flagami jest to, że indonezyjska jest dłuższa. Teraz następuje zwrot akcji. Jeśli odwrócicie którąkolwiek z tych dwóch flag do góry nogami, zobaczycie naszą flagę z białym pasem na górze i czerwonym na dole. Wenezuela, Kolumbia, Ekwador. W 1822 roku Wielka Kolumbia jako nowo utworzony kraj ustaliła, że flaga państwowa będzie składać się z 3 nierównych poziomych pasów w kolorach żółtym, niebieskim i czerwonym. I choć było tak zaledwie przez 8 lat, jej dziedzictwo znajdziemy we flagach Wenezueli, Kolumbii i Ekwadoru, które stało się flagową bazą tych państw. Flaga Wenezueli składa się z równych poziomych pasów, łuku gwiazd na środku i herbu państwa w kantonie. Na fladze Ekwadoru również zobaczymy godło państwowe, ale na jej środku. Pasy na flagach Kolumbii i Ekwadoru mają różną szerokość, przy czym żółty pas jest największy. Nikaragua i Honduras. Obie te flagi są oparte na fladze Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej, kraju, który istniał w XIX wieku. Honduras przyjął swoją oficjalną flagę w 1866 roku. Posiada ona 5 gwiazdek na białym środkowym pasie. Symbolizują one 5 państw członkowskich Federacji Ameryki Środkowej – Nikaraguę, Honduras, Gwatemalę, Kostarykę i Salwador. Co ciekawe, flaga Nikaragui posiada tę samą symbolikę, z tym, że na białym tle widnieje 5 wulkanów zamiast 5 gwiazd. Niebieskie pasy na obu flagach oznaczają Morze Karaibskie i Ocean Spokojny. Norwegia i Islandia. Flagi obu tych państw skandynawskich inspirowane są flagą ich pobratyńca, Danii. Obie zawierają biały krzyż skandynawski i połączenie kolorów czerwonego oraz niebieskiego. Czerwony jest dominującym kolorem norweskiej flagi. Na tym tle umieszczony jest niebiesko-biały krzyż. Flaga Islandii posiada niebieskie tło, a czerwony krzyż jest nałożony na biały. Luksemburg i Holandia. 3 pasy w kolorach czerwonym, białym i niebieskim stanowią oficjalną holenderską flagę od połowy XVII wieku. Jest ona jedną z najstarszych flag na świecie, która później była inspiracją dla innych trójkolorowych flag, należących do takich państw jak Francja i Rosja. Do tego czasu górny pas był pomarańczowy. Był to kolor holenderskiej rodziny królewskiej. Flaga Luksemburga powstała niezależnie od flagi sąsiada. Ponadto różnią się one odcieniami niebieskiego i proporcjami. W przypadku Holandii wynoszą one 2-3, a Luksemburga 3-5. Tunezja i Turcja. W
flaga turecka, jaką znamy dzisiaj, z białą gwiazdą i półksiężycem, została przyjęta w XIX wieku i wywodzi się od flagi Imperium Osmańskiego. Mniej więcej w tym samym czasie Tunezja również należała do Imperium Osmańskiego, ale była w pewnym stopniu niezależna w kwestii handlu. Tak więc władca kraju, Bey Hussein II, miał trudność z wybraniem flagi, która wyglądałaby na flagę osmańską, ale nie byłaby identyczna. Nie chciał, aby jego statki były mylone ze statkami osmańskimi i atakowane przez kraje, z którymi zawarł traktaty pokojowe. Tak więc obecna flaga Tunezji istnieje od 1827 roku i wygląda bardzo podobnie do flagi tureckiej. Egipt, Irak, Jemen. Flagi tych trzech krajów oparte są na fladze wyzwolenia Arabów z 1952 roku. Składała się ona z trzech równych poziomych pasów – czerwonego, białego i czarnego. Czerwień oznaczała jedność i krew przelaną w imię rewolucji. Biel symbolizuje świetlaną przyszłość, a czerń oznacza mroczną przeszłość. Współczesna flaga Jemenu jest w zasadzie identyczna, natomiast flagi Egiptu i Iraku mają własną symbolikę. Na egipskiej fladze pośrodku znajduje się godło państwowe, czyli orzeł Saladyna. Obecna wersja flagi Iraku została przyjęta w 2008 roku, kiedy zmieniono zielony napis na środku. Bahrajn i Katar. Flagi Bahrajnu i Kataru są często ze sobą mylone, ale ich obywatele będą was przekonywać, że są zupełnie inne. Przede wszystkim flaga Bahrajnu jest biało-czerwona, a flaga Kataru biało-bordowa. Ponadto ta druga posiada 9 białych trójkątów na brzegu bordowego pola, które symbolizują, że w 1916 roku w wyniku pojednania Katar stał się 9. emiratem w krajach Zatoki Perskiej. Na fladze Bahrajnu znajduje się 5 białych trójkątów w tym samym miejscu, które symbolizują 5 filarów islamu. Samoa i Tajwan. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła oficjalną flagę Samoa w 1949 roku. Na czerwonym tle w lewym górnym rogu znajduje się niebieski prostokąt. Na nim widnieje konstelacja Krzyża Południa z 4 dużymi gwiazdami i 1 mniejszą. Tajwan przyjął flagę Republiki Chińskiej za swój narodowy sztandar. Tutaj również na czerwonym tle widnieje niebieski prostokąt. Na środku niebieskiego pola sytuowany jest biały dysk, który oznacza słońce z 12 trójkątami lub promieniami wokół. Słowenia, Słowacja, Rosja. Rosyjska trójkolorowa flaga, inspirowana holenderską, wcześniej była widoczna na statkach handlowych, a jako flaga państwowa figuruje od 1696 roku. Została zastąpiona inną w czasach sowieckich i przywrócona w 1991 roku w proporcjach 1:2. Rosyjska flaga stała się inspiracją dla flag wielu krajów Europy Wschodniej i Południowej. Dwie znaczące różnice między flagami Rosji, Słowacji i Słowenii to długość. Flaga rosyjska jest krótsza oraz fakt, że zarówno Słowacja, jak i Słowenia posiadają herb, dumnie usytuowany na trójbarwnej fladze. Chorwacja i Paragwaj. Wydawać by się mogło, że nie istnieje prawie żaden związek między tymi dwoma państwami, które są tak odległe geograficznie. W obu flagach znajdują się jednak 3 kolorowe pasy ułożone w tej samej kolejności i herby państw. Na chorwackiej fladze pośrodku znajduje się tarcza z koroną złożoną z 5 historycznych herbów Chorwacji i jej regionów. A są to Dubrownik, Dalmacja, Istria i Sławonia. Flaga Paragwaju posiada kolory trójbarwnej flagi Francji, ponieważ zdaniem wielu historyków ruchy niepodległościowe w Ameryce Łacińskiej były inspirowane rewolucją francuską. Jak już wiecie, flaga francuska jest odmianą holenderskiej i posiada wspólną historię z flagą chorwacką. Wyjątkową cechą flagi Paragwaju jest jej dwustronność. Na awersie można dostrzec godło, a na rewersie pieczęć Ministerstwa Finansów. Irlandia i Indie. Czy zauważyliście, że flagi Irlandii i Indii mają dokładnie te same kolory? Teraz na pewno tak. W
przypadku Irlandii kolory zielony, biały i pomarańczowy symbolizują pokój między katolikami i protestantami, na który wszyscy liczyli w XIX wieku, gdy flaga ta została przyjęta. Biel w tym przypadku jest kolorem pokoju. Jeśli chodzi o flagę indyjską, pomarańcz oznacza odwagę i poświęcenie, biel – pokój i prawdę, a zieleń – religijność i rycerskość. W środku znajduje się także koło z 24 szprychami, które symbolizuje koło darmy. Teraz lepiej wytężcie wzrok, ponieważ nie ma na świecie dwóch innych państw z tak podobnymi flagami. Rumunia i Czad. Tylko prawdziwy ekspert dostrzeże jakąkolwiek różnicę między flagami Rumunii i Czadu. Flagi te różnią się minimalnie odcieniami pionowych pasów – niebieskiego, żółtego i czerwonego. Obie mają jednakże zupełnie inne pochodzenie. Nowoczesna wersja flagi rumuńskiej została przyjęta w 1861 roku. Wcześniej funkcjonowało kilka innych wersji. Czad otrzymał swój sztandar w 1960 roku, gdy odzyskał niepodległość od Francji. Początkowo znajdował się na niej zielony pas, ale była zbyt podobna do flagi Mali, więc zmieniono kolor na niebieski. Znacie inne flagi, które wyglądają podobnie? Opowiedzcie nam o nich w komentarzach. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie filmik znajomym. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, aby przejść na jasną stronę życia.